Znany ze współpracy m.in. z Andrzejem Leperem czy Marianem Krzaklewskim, doradca polityczny Piotr Tymochowicz odwiedził 6 listopada skazanych z Bielskiego Zakładu Karnego. Specjalista od wizerunku opowiadał o znaczeniu mowy ciała. W spotkaniu wzięli udział także pracownicy Zakładu Karnego oraz konsul Polski na Litwie Tadeusz Macioł. Nie ma powodu, żebyśmy my, ludzie z zewnątrz, czuli się lepsi. Wszyscy jesteśmy, rodzimy się jako recydywiści, wszyscy jesteśmy mordercami. Nie wszyscy mamy okazję w swoim życiu to udowodnić, ale wszyscy, każdy człowiek ma w połowie garnitur szympansa właściwego, który uwielbia po prostu mordować i być złośliwy i dla przyjemności robić różne rzeczy. I w połowie garnitur szympansa bonobo, który jest niezwykle pokojowy, niezwykle sympatyczny. Dlatego nie wolno nikogo przekreślać. Dlatego, że gdybyśmy to zrobili, to przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie. Powinniśmy sami siebie przekreślić na pierwszym miejscu. A poza tym myślę, że ludziom warto dawać szansę. I jeszcze jedno. W najgorszym człowieku, w najgorszym, zawsze warto zobaczyć jedno. Ziarenko dobra, które zawsze może kiełkować. Tymochowicz, jak sam podkreśla, utrzymuje się z doradzania politykom. Nam zdradził kilka tajników swojej wiedzy i zapowiedział, nad czym obecnie pracuje. Pomagam założyć nową partię, antypartię. Tak, jest taka grupa ludzi. Krótkie uzasadnienie, proszę Państwa. Ciągle mówimy o partiach politycznych, o lewicy, o liberałach, o konserwatystach i tak dalej. Na litość boską, jesteśmy w XXI wieku, proszę Państwa. Podział na liberałów, neoliberałów, konserwatystów, to są podziały, po w ogóle partie polityczne. Czego to jest wytwór? To są wytwory XIX wieku, a żyjemy w XXI. Tymczasem, co się okazuje, że PiS jest najbardziej komunistyczną partią w dziejach Polski. Nie było tak komunistycznej partii jak PiS w tej chwili. Dlatego skończmy z tymi podziałami na lewicę, prawicę, konserwatystów i tak dalej. Zróbmy wreszcie ugrupowanie postpartyjne, ponadpartyjne. I taką partią będzie nowa partia. Ale dopiero po wyborach samorządowych, bo teraz nie chcemy mieszać tego z wyborami samorządowymi, dokładnie. Biała Podlaska nie była jedynym celem wizyty Piotra Tymochowicza. Po spotkaniu ze skazanymi specjalista od budowania wizerunku polityków odwiedził Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, gdzie spotkał się z młodzieżą.